Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. Mam cytat. Chciałbym go zacząć teraz, a później spokojnie jadąc sobie porozmawiamy. Arcybiskup Jędraszewski mówi tak. Parady równości są nie tylko całkowitym zaprzeczeniem piękna samego człowieka jako kobiety i mężczyzny, ich człowieczeństwa. Ostatnie z tego rodzaju imprez nagłośnione przez media zorganizowane w Gdańsku i Warszawie stały się okazją do szyderstwa z Eucharystii, która jest największą świętością dla katolików. Patrząc na to, jak wyglądała Warszawa na Paradzie Równości i słuchając tych słów arcybiskupa Jędraszewskiego, choć trochę się z nim pan zgadza, czy nie? Myślę, że ciężko będzie panu redaktorowi prowadzić po przeczytaniu takich słów, bo trudno, żeby nie być wzburzonym po tym, co ksiądz biskup Jędraszewski mówi, no ale obawiam się, że część polskiego kościoła przyzwyczaiła nas już do tego rodzaju wypowiedzi. Ja tam widziałem święto radości, święto różnorodności, święto tolerancji. Myślę, że tutaj akurat ksiądz biskup powinien posłuchać papieża Franciszka, który dość jasno wypowiada się co do tego, jaki Kościół, jego pasterze powinni mieć stosunek do społeczności homoseksualnej. Choć Kościół nigdy tego nie popierał, nigdy tego nie poprze i nigdy tego nie zaakceptuje. No ale trudno, powiedzmy, oczekiwać tego, chociaż świat się zmienia, Kościół też się zmienia. Kościół walczył intensywnie z marszami równości, które odbywają się od 50 lat, bo tak naprawdę historia parad to już jest lat 50. Mm-hmm. I w tym roku mamy okrągłą rocznicę. No ale taka postawa doprowadziła do dwóch moim zdaniem rzeczy. Po pierwsze do tego, że tak czy owak związki partnerskie zostały, czy też małżeństwa, zarejestrowane nawet w krajach tak konserwatywnych jak Malta, bo to jest obecnie do Europy najbardziej przyjazne dla społeczności gejów i lesbijek kraj. No a po drugie jednak do odpływu wielu osób od kościoła, które nie akceptują tego rodzaju słów i tego rodzaju podejścia. Można ubolewać tylko nad tym. Prezydent Trzaskowski zdecydował się oficjalnie jako urzędujący urzędnik, przedstawiciel państwa w jakimś sensie, pójść na taką paradę. W wielu miejscach świata to się wydaje naturalne, w Polsce to jest wyjątkowe. No właśnie, patrzmy na to jako na coś zupełnie naturalnego. My się nie musimy z tego tłumaczyć jako ratusz. Wiele miast obejmuje... I jeszcze nie było Rady Warszawy, kto wie, czy się nie będziecie musieli tłumaczyć. Ja uważam, że nie należy tłumaczyć się rzeczy, które są absolutnie normalne. To nienormalnością jest to, że dzieje się odwrotnie, że prezydenci zakazują parad w różnych miastach, bo wiadomo, że i tak sądy wydadzą decyzję, że te marsze mogą się odbyć tutaj, Rzeszów czy inne polskie miasta są przykładem. Ja jestem bardzo dumny z prezydenta Trzaskowskiego, z którym mam zaszczyt pracować, że o szefie inaczej nie wypada, nie? Nie, no... Jestem naprawdę dumny, że kwestie równości, kwestie przeciwdziałania wykluczeniu są również te kwestie są dla niego ważne, że zdecydował się podpisać kartę LGBT, chociaż było wiadomo, że to będzie budziło pewne kontrowersje. I że objął paradę patronatem i był na czele tej parady. Ja myślę, że to jest bardzo ważny sygnał, że w Warszawie nie będziemy dopuszczali nigdy do tego, żeby jakakolwiek grupa społeczna, czy to geje, czy lesbijki, czy niepełnosprawni, czy seniorzy, bo przecież oni też bardzo często doświadczają różnych niemiłych słów czy czynów, byli dyskryminowani. Choć w tych słowach arcybiskupa Jędraszewskiego, które cytowałem, jest mowa o tym, bo zdarzały się i takie przypadki. Wiem, że to margines, ale zdarzały się i takie przypadki, że uczestnicy w słowach, czule mówiąc, niewybrednych, atakowali Kościół, Eucharystię. No, trudno zapanować nad kilkudziesięcioma tysiącami osób, które mają prawo czuć się zdenerwowane tym, że władze państwa mają uczyniły prawo, z gejów i lesbijek... Ale nie mają prawa brać odwetu w ten sam sposób, bo wtedy to... Wroga numer jeden. Tak, dlatego myśmy nawoływali w Warszawie do tego, żeby zachowywać tutaj rozsądek i umiar. I myślę, że najlepiej oddaje to też to, co... Prezydent mówił w sobotę tuż przed paradą i na samej paradzie, że możemy nie chodzić na parady równości, ale powinniśmy szanować każdego człowieka, że możemy nie chodzić do kościoła, ale powinniśmy szanować tradycję. To jest sformułowanie bardzo mi bliskie. Ja osobiście też tak myślę. Uważam, że powinniśmy mieć i szacunek dla wszystkich, dla każdej społeczności, dla każdej osoby, no bo trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto jest empatyczny, czy w ogóle no, podpisuje się pod przynależnością do plemienia ludzkiego, a zarazem chce kogoś wykluczać, czy chce kogoś nienawidzieć. Ja w sumie bardzo współczuję tym ludziom, którzy tak myślą, bo oni naprawdę zasługują na współczucie. Zastanawiam się, patrząc po całym świecie, też po logotypach ogromnych marek globalnych, które w ostatnim tygodniu, kiedy był taki, zaczynając od Stanów Zjednoczonych przez cały właściwie świat, tydzień pod znakiem
znakiem tęczy, że nie wiem, jak pan na to patrzy. Jest dzisiaj moda na to, żeby wspierać środowisko LGBT? Czy zawsze tak było, ale dzisiaj to inaczej widać? Ja myślę, że to się wiąże z tym, że mamy właśnie dokładnie 50. rocznicę marszów, które domagały się uznania tego, że społeczność gejów i lesbijek w ogóle istnieje, że ona jest, że ma swoje potrzeby, że po prostu jest na horyzoncie, dlatego że wiele krajów po prostu tego faktu nie dostrzegało, albo wręcz otwarcie z gejami i lesbijkami walczyło. To jest cała 50-letnia historia tego ruchu i akurat to, że pojawiają się właśnie, że różne marki wypuszczają produkty z tęczowym logo, czy to koszulki, czy to na przykład IKEA ostatnio wypuściła torbę, która jest... To jest moim zdaniem pokazanie, że te firmy również dostrzegają, że mają pracowników, którzy są gejami lub lesbijkami, że szanują ich i to jest fajne. To znaczy bardzo mi się to podoba i uważam, że dostrzeganie w tym zagrożenia albo jakiejkolwiek mody jest nie na miejscu. No to są rzeczy, które powinniśmy traktować zupełnie normalnie. Ja zresztą czekam na czasy, może to będzie wymagało kolejnych 50 lat, kiedy Parada Równości po prostu będzie czymś absolutnie normalnym, tak jak chcemy, żeby była w Warszawie, że nie będzie tam żadnych kontrmanifestacji. Zresztą to też jest ciekawe w Rzeszowie czy Lublinie mieliśmy potężne antymanifestacje z atakami takimi. W Krakowie w tym roku też była, bo była w Krakowie, ale ona była taka bardziej śmieszna niż poważna. Tam widać, że tam paliwa też nie ma. Kraków też jest miastem bardzo otwartym już i tolerancyjnym. A w Zielonej Górze na przykład parada jest już czymś tak po prostu normalnym, że ona nie budzi tam emocji jednak. Zastanawiam się, widać, na ile to też nie jest już, a może dzięki temu właśnie, że już nie jest. Taka parada, na której jest mnóstwo platform z muzyką taką czy inną, tego, o czym mówi tutaj arcybiskup Jędraszewski także, czyli osób, które kompletnie są zaprzeczeniem podziału na kobietę i mężczyznę. A na ile to jest rzeczywiście święto tolerancji bardziej niż tylko waszego środowiska? Ja myślę, że w tej chwili Parada Równości w Warszawie to pokazała bardzo dobrze. To jest bardziej o różnorodności, to jest bardziej o szacunku dla innego człowieka niż tylko o społeczności gejów i lesbijek. Chociaż też nie zapominałbym o tych postulatach, dlatego że Polska jest jednak na szarym końcu, jeżeli chodzi o Europę. Co do takich kwestii, które są fundamentalne, to znaczy kwestii tego, żeby nie było żadnych ataków na ulicach, żeby tego rodzaju ataki były karane. Ja się jako wiceprezydent Warszawy, ale no też gej, który nie wstydzi się o tym mówić, ze społeczności. Środowisko to jest takie, środowisko homoseksualne to jest taka narracja, której jest właśnie używają prawicowcy, żeby od razu mówić ze środowiskami przestępczymi. To jest taka bardzo fajna kalka, która sprytnie jest kopiowana. To jest kwestia też potrzeb, bo no jednak czy związki partnerskie, czy jakieś właśnie uregulowania, które pozwalają nie spotykać się z tym nieprawdopodobnym ściekiem, z którym się spotykamy, dlatego że hejt jest nieprawdopodobny i tutaj absolutną winę ponosi partia rządząca, bo społeczność nam się zmieniła, świat się nam zmienił, ludzie są coraz bardziej otwarci, widzą, że to nie jest żadne tam zagrożenie, natomiast polityków i część księży niestety mamy taką, która dostrzega w tym narzędzie do dzielenia Polaków i do straszenia. Ale to wystarczy nawet zaprosić na spotkanie z Pawłem Rabiejem do Onet Rano i przeczytać o sobie rzeczy, których dawno się nie czytało. Ja na szczęście nie czytam. No właśnie pan redaktor musi tego doświadczyć. Nie wypada czasem nie zerknąć, co piszą widzowie, ale okazuje się, że wśród nich są osoby, którym się to cały czas jakoś nie podoba. Sama rozmowa nawet. Ale dlatego ja myślę, że to, w jaką stronę poszliśmy w Warszawie i takie bardzo jasne danie sygnału, że nie będzie tutaj zgody i przyzwolenia na jakiekolwiek atakowanie, czy też mówienie źle o mniejszościach jakichkolwiek, jest bardzo dobrą drogą. Dlatego to też pokazuje, że to, co robił Paweł Adamowicz w Gdańsku, mówiąc o różnorodności i wspólnocie i stając, znaczy będąc też na paradzie, to, co zrobiliśmy my tutaj, podpisując kartę dotyczącą gejów i lesbijek, to jest jasne danie sygnału, że na pewne zachowania nie będzie przyzwolenia i nie będziemy tolerowali napaści, nie będziemy tolerowali, oczywiście w ramach tego, co możemy jako miasto robić, bo to jest też o tym niestety rola państwa, gejów dzisiaj zrobiło wroga numer jeden, tak jakby nie było innych spraw do roboty. Pan może mieć wpływ na Straż Miejską, ale już nie może pan mieć wpływu na policję w jakimś sensie. No tak, ale z jednej strony uważam, że powinniśmy właśnie tworzyć pewien taki klimat, który mówi, pewne rzeczy są normalne. Parady są normalne, różnorodność jest normalna, ludzie są różni, ale są równi, powinniśmy każdego szanować. A z drugiej strony, jeżeli dzieje się coś takiego jak atak, takie jak mieliśmy do czynienia z nim w Londynie, no to to jest moment, w którym miasto, w którym państwo również powinno starannie reagować i mówić, to są rzeczy, na które przyzwolenia nie będzie. My mówimy, na takie rzeczy przyzwolenia w Warszawie nie będzie, absolutnie.
Natomiast to, co mówi rząd, to mówi geje, lesbijki, wróg numer jeden. Tutaj zagrożenie tożsamości, rodziny, Polska w ogóle umiera i tak dalej. No, co to jest... To jest niezwykłe, to jest niebywałe. Ile lat minęło od pana coming outu? Chyba 3 będzie w tym roku, jeżeli dobrze liczę. Dzisiaj by ale takiego tego dużego, bo w polityce, bo tak naprawdę to wcześniej miałem pewną praktykę, bo miałem dużo takich mniejszych coming outów w swoich środowiskach, z którymi współpracowałem. Natomiast myślę sobie o tym większym i tym, który sprawił, że jakaś grupa zobaczyła, że wśród polityków też są osoby, które należą do społeczności LGBT. Mhm. Czy dzisiaj wymagałoby to od pana mniejszej odwagi? Powiedzenie jestem gejem w polityce? Nie, bo to zawsze wymaga takiej osobistej odwagi, skonfrontowania się właśnie z niechęcią czy hejtem, który ciągle niestety występuje. Chciałbym, żeby go nie było. Trochę to też miałem taką refleksję ostatnio, trochę to też jest obciążające jednak, w tym sensie, że ja zawsze byłem w tym, co robiłem, postrzegany jako osoba, która jest kompetentna, profesjonalna, dowozi wynik, jest tam otwarta, życzliwa dla ludzi. Natomiast w polityce jest tak, że jednak to, że jest się gejem lub lesbijką, staje się częścią też takiej politycznej tożsamości, co trochę jest uwierające. Ja się w Warszawie zajmuję reprywatyzacją, sprawami społecznymi, zdrowiem. Nie chciałbym być postrzegany tylko jako polityk gej, który walczy o prawa gejów. Inne kwestie związane z właśnie wszelkimi mniejszościami, wykluczeniami są dla mnie istotne, więc jest to jakaś taka obciążająca łatka, ale skoro już ją mam, to też staram się bardzo głośno mówić o tam, gdzie mogę i kiedy mogę, ja i mój partner, o potrzebach gejów i lesbijek, no bo one naprawdę są duże i marzyłbym o tym, żebyśmy kiedyś doszli do takiego punktu, w którym pewne sprawy są oczywiste. Oczywiste są związki partnerskie, oczywiste jest to, że państwo nie zagląda nikomu do życia osobistego, że tworzy przestrzeń, w której każdy może się rozwijać i myślę, że to pokazała ta parada w sobotę, że takiej Polski chcemy, której jest szacunek. Dzisiejsza... My wszyscy, nie tylko społeczność. Jedna z dzisiejszych gazet pisze, że na paradzie była okazja także na plotki polityczne. Spotkał się Biedroń z Czarzastem i zaproponował mu koalicję. Jak rozumiem, lewicową, bez Schetyny i Platformy Obywatelskiej. Taka parada to nie wiem, czy dobre miejsce na deale polityczne, ale pomysł jest... Dobry? Ja też się czule witałem z Robertem, z Robertem Biedroniem, bo pierwszy raz się... Rabiej czule witał się z Biedroniem. Nie, dobrze. Była pierwsza okazja, żeby pogratulować wyniku, to myślę, że jest też naturalne, żeby jak się za chwilę będzie pan premier Leszek Miller, też mu serdecznie pogratuluję wyniku. Ja myślę, że dzisiaj trzeba być do bólu realistycznym i dlatego my jako Nowoczesna i Platforma podjęliśmy decyzję o zacieśnieniu współpracy na wybory samorządowe jesienią. Iluzje są słodkie z natury. Tradycja pójścia z szablą na czołgi jest w Polsce bardzo długa, natomiast mamy to, co mamy. Mamy dobrze zorganizowanego przeciwnika, który mobilizuje swój elektorat. To jest jak zaciężne wojsko. Organizuje nawet 2 elektorat dla siebie czasami, mam wrażenie. Zdarza się. Dlatego potrzebne jest przegrupowanie, na pewno zmiana narracji. To nie może być tak, że jesteśmy jakimś pospolitym ruszeniem. Ja tylko zwrócę uwagę na matematykę. Szefowa partii jest matematyczką i Dąb jest ważnym. Biedroniowi pan zwrócił na to uwagę. Zwrócę uwagę w ogóle koalicji lewicowej, czyli SLD i Robertowi Biedroniowi. PSL-owi również zwróciłbym uwagę na matematykę. Jeżeli stawką ma być osiągnięcie wspólnie dobrego wyniku w wyborach jesiennych, to współpraca jest zdecydowanie bardziej opłacalna niż pójście inaczej. Ja nie wierzę w to, że nie da się stworzyć koalicji, która będzie miała jeden fajny, spójny program, jeżeli się wyjdzie z założenia, że jesteśmy różni właśnie, a nie mamy zamiaru się ujednolicać, bo my mówimy trochę co innego niż Platforma, na co innego kładziemy akcenty. Inne jest PSL, ale w tęczy też jest kolor zielony, trzeba pamiętać. Być może, tylko że z drugiej strony, jak się dzisiaj popatrzy na te wyniki ostatnich wyborów, to wielu mówi tak, no tęczowo i liberalnie było bardzo w tej koalicji europejskiej, natomiast nie doważyli sobie konserwatywnych skrzydeł, a jednak żyjemy w takim kraju, w którym bez nich można tylko przegrywać. Zgoda, dlatego trzeba mówić nie o rzeczach, które dzielą, tylko o tych w taki sposób, które łączą. Ja akurat uważam, że przypisywanie tego wyniku, który był w wyborach europejskich, który był niezły. Temu, że podpisaliśmy deklarację w Warszawie, albo temu, że mówimy o swoich wartościach, jest usprawiedliwianiem błędów, które miały miejsce gdzie indziej. Za mało było chodzenia do ludzi, wychodzenia i rozmawiania z nimi. To jest podstawowa rzecz, dzięki której wygrywa się wybory. Pokazał to Bartek Arłukowicz, pokazała to pani Łuka Cijewska. Za mało było mobilizacji pozytywnej. Musimy mówić o rzeczach, które są pozytywne, tak jak mówiliśmy w Warszawie. Myśmy z Rafałem Trzaskowskim nie straszyli tym, że wygra jaki. Mówiliśmy o żłobkach, mówiliśmy o przedszkolach, mówiliśmy o szkołach. Mówiliśmy o seniorach, mówiliśmy o programie. Tam w ogóle się nie odnosiliśmy do tego, co on robi, zwłaszcza, że
nie było to najmądrzejsze. A takiemu jakiemu... No i trzecie, trzeba mieć naprawdę dobry tutaj, dobrze zorganizowany sztab i dobrą kampanię. I myślę, że tego potrzeba więcej w tych wyborach niż w tych europejskich. Pogratuluje pan, jakiemu pan by pogratulował wyniku? Gratulowałem, pisałem SMS-a. Tak. Nie, to zrobił dobry wynik. No, obiektywnie... W Warszawie ci się nie udało, ale w Brukseli gratuluję. Nie, to nie, nie było to złośliwe. No, jak to... i naprawdę dałeś radę, ale nas tu w Warszawie nie przeskoczyłeś. My możemy się pod wieloma względami nie lubić, bo jakby wypowiedzi Patryka Jakiego mi się nie podobają. Myślę, że one są właśnie jadące na tym, co bardzo dobrze robi PiS, to tak. Znaczy na strachu i dzieleniu Polaków. To jest dobra strategia, ale to jest strategia na dłuższą metę, dobra politycznie, ale na dłuższą metę druzgocąca dla ludzi, naprawdę dzieląca. Myślę, że po tych 4 latach też wiele osób ma tego dosyć po prostu, niezależnie od tego, na którą część strony politycznej patrzy. Chciałoby mieszkać w kraju, w którym spotyka się z szacunkiem, spotyka się po prostu ze zrozumieniem, a nie tylko z nieustanną agresją od początku, od 5:30 rano do 24:00. Być może, ale patrząc na ten wynik, to właściwie chciałby, te Polacy chcą żyć i w takim, bo to takie jest mniej więcej pół na pół. Takich, którzy lubią czuć strach, jest też spora grupa. Takich, którzy lubią być zarządzani przez strach, jest spora grupa. Ale i takich, którzy lubią iść pod flagą tęczową, też jest całkiem niezła grupa. Zgoda. To jest tak, że na koniec to jest pytanie o polityczną odpowiedzialność. Mhm. Łatwo jest mobilizować strachem. Pytanie, czy to prowadzi nas do tego, że jesteśmy rozwiniętym, dojrzałym społeczeństwem. Czy to jest dojrzałe w ogóle, tak? Bo gdybyśmy tylko trzymali się tej narracji arcypolskiej zresztą, że jesteśmy zagrożeni, każdy nas atakuje, no ile razy każdy nas pomogło. Krzywdzi w tej po Europie. Po pierwsze, jesteśmy narodem wybranym, a jeszcze nas krzywdzą. To po pierwsze, byśmy byli od czasów Mieszka I ciągle w tych lasach, dlatego że chrześcijaństwo nam przyniosło jednak rozwój cywilizacyjny. Było oświecenie, było odrodzenie wcześniej. Był kontakt ze światem i to powoduje, że narody rosną i się rozwijają, a nie tylko ciągle tkwią w tym swoim gniazdeczku i uważają, że są ciągle przez kogoś atakowane, albo z zewnątrz, albo z wewnątrz. Więc na dłuższą metę to jest naprawdę nierozwojowe i druzgocące. Dla mnie te 4 lata, jak patrzę na 30 lat polskiej wolności i tego, co osiągnęliśmy, to są lata bardzo smutne, bo doszło do rzeczywiście bardzo dużej polaryzacji, dużych podziałów. I myślę, że to, co będziemy robili w koalicji, to jest jednak mówienie, że inna Polska jest możliwa. Tylko pytanie, która łączy. Jak duża będzie ta koalicja i czy będzie o czym gadać, bo jak nie będzie tam PSL-u, nie będzie tam, znaczy akurat SLD nie sądzę, żeby chciało wyjść, ale bez PSL-u może być trudniej. Jak będziemy chcieli mówić o łączeniu i o takich wspólnych wartościach, a myślę, że dzisiaj tego Polska potrzebuje, to jeżeli sami nie pokażemy, że się potrafimy połączyć w imię tych wartości, no to niewiele zdziałamy, więc dlatego jestem wielkim zwolennikiem tej wielkiej koalicji, ale takiej, która rzeczywiście pozytywnie mobilizuje. To znaczy mówi, słuchajcie, no 4 lata minęło, no nie można już na to patrzeć. Tak? To a ludzie mówią, 4 lata minęło, ile żeśmy dostali, gospodarka ma się cudownie. Świetnie. Idźmy z nimi dalej, po co zmieniać kogoś, kto daje nam tyle dobrego. A, bo można mieć kogoś lepszego, komu można zaufać, kogo oferta jest bardziej spójna i nie ma tych obciążeń, które ma obecny rząd, który wydaje się niestety impregnowany na różne afery, których dawna afera podsłuchowa. To jest ale naprawdę list Marka Falenty jest przepiękny, bo uważam, że nie wiem, oczywiście on ma tyle interesów, żeby pisać takie rzeczy, że trudno mu się dziwić. Myślę, natomiast... że jest to subtelne przypomnienie władzy, że ma sporo za uszami również i tak to odczytuję, ale no, niestety w państwie, w którym jest tyle różnego rodzaju nieprawidłowości, to jest jedna z rzeczy, którą nam PiS obiecał. Sprawnie zarządzane państwo. Absolutnie dzisiaj tego nie mamy. To jest niestety folwark w dużej mierze zarządzany przez PiS. Jeżeli chcemy w Polsce na takim folwarku żyć, okej, no to może być społeczny wybór. Pytanie, czy nam się to nie zemści za 10, 20, 30 lat na kolejnych pokoleniach?